Witam serdecznie wszystkich oglądających Star TV. Dzisiaj moim gościem jest zawodniczka o najsilniejszym rzucie w Superlidze, Sylwia Liserska. Witam bardzo. Witam. A więc przejdźmy od razu do sprawy, która niepokoi kibiców. Jak wygląda Twoja sytuacja ze zdrowiem? Dobre pytanie, na które sama chciałam znać szczegółową odpowiedź. Na stan dzisiejszy do końca sama nie wiem, jak jest z moim zdrowiem. Lekarze chyba też za bardzo nie wiedzą. Dzisiaj był rezonans. Więc no, myślę, że na dniach coś może będzie więcej wiadomo. Obserwujemy kolano, no i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Co przekonało Cię do rozpoczęcia trwającego sezonu wraz ze Startem, a nie innym klubem? Na oferty pewnie nie mogłaś narzekać. No, z tymi ofertami wcale nie było aż tak, że było ich nie wiadomo ile. Co mnie przekonało? Jak grać, to grać chyba o najwyższe cele, a z drużyn, z którymi rozmawiałam, Start wydaje mi się miał najlepszy skład i widziałam, że z tą drużyną jestem w stanie powalczyć o coś więcej niż powiedzmy utrzymanie w lidze czy środek tabeli. Z perspektywy czasu nie żałujesz tej decyzji? Na kim lub na czym najbardziej zawiodłaś się w Starcie, przebywając tu u nas? Myślę, że się na niczym tak nie zawiodłam. A, może na jednym. Nie macie galerii handlowej, nie mam zakupów robić. Niedługo będzie, obroty się powiększają. No właśnie, więc to mnie troszkę może rozczarowało, oczywiście. Śmieję się. Rozczarować się nie, czy żałuję? Staram się w życiu nie żałować podejmowanych decyzji. Tak samo było z tą. Niczego nie żałuję, chcę się dalej rozwijać. Chcę dalej trenować, więc nie mam na razie powodów do tego, żeby narzekać. A pozytywne rzeczy w Starcie to? Pozytywne rzeczy w Starcie to... kurczę, to jest trudne pytanie, pozytywne rzeczy. Myślę, że wśród dziewczyn mamy fajną atmosferę. Zwłaszcza tutaj bardzo pozytywne jest to, że mieszkam na Wyczółkowskiego, gdzie mam tutaj dwie najbliższe koleżanki, z którymi się ciągle trzymam i to mnie pozytywnie bardzo nakręca i cieszę się z tego, że mam je obok, bo każde popołudnie kawa, czy wspólny wieczór, film, czy mecz, to spędzamy razem i dla mnie grono przyjaciół, z którymi mogę spędzać czas, jest najważniejsze i to jest bardzo pozytywne. Nie może się obejść w naszym wywiadzie bez porównania Koszalina do Elbląga. Chodzi o miasto, kibiców, trenera, klub. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Jak to wygląda? Właśnie tak, no, już mówiłam o tym. W Koszalinie miałam dwie galerie, to nie miałam żadnej. Mam problem, żeby ruszyć na zakupy, tego mi bardzo brakuje. Jeżeli chodzi o miasto, tak chyba słabo jeszcze poznałam Elbląg z racji tego, że mieszkam przy samej hali i w ogóle nie poruszam się samochodem nigdzie w miasto praktycznie. Jak muszę coś załatwić, to ruszę na jedną ulicę i też muszę dobrze dopytać, gdzie to jest, bo chyba jeszcze dobrze nie znam Elbląga. Bardzo podoba mi się za to Starówka, którą tutaj macie. W Koszalinie nie ma Starówki, nie było, więc tutaj jest fajnie, gdzieś można wyjść i niedzielne popołudnie spędzić, zjeść jakiś obiad. Kibice, hala. Hale macie dużo, ale chyba mamy tutaj problem z frekwencją na hali. Troszkę mało tych kibiców przychodzi. W Koszalinie przyzwyczajam się do grania praktycznie przy 2000 liczbie ludzi na hali, więc to dawało fajne efekty. Myślę, że tutaj jeszcze miasto, klub, zawodniczki, wszyscy razem musimy nad tym troszkę więcej popracować, aby tu hal zapełnić. Da się zauważyć, że jesteś zawodniczką bardzo emocjonalną. Podchodzisz do każdego meczu z pełną emocją, bagażem emocji. Jak sobie radzisz z porażkami? Jak odreagowujesz niepowodzenia? Oj, chyba sobie nie radzę z porażkami. Nienawidzę przegrywać. Całą drogę z meczu, jeszcze wieczór i w łóżku analizuję chyba mecz, każdą akcję, każdy zły rzut, złą akcję, że może mogłam to zrobić, a może mogłam tamto zrobić, ale czego tego nie zrobiłam, a coś. Nie, to jest straszne. Męczę się z tym dość długo i katuję się tym też. Nie umiem była znosić porażki. Nie mogę przegrywać. Jaki z meczów w Twojej bogatej karierze najbardziej zapadł Ci w pamięci i dlaczego? Takich meczów było w sumie kilka, ale chyba najbardziej w pamięci zapadają takie mecze, w których coś się zrobiło fajnego. I taki mecz właśnie miałam w Gdyni z AZS-em, tak dokładnie, z AZS-em. Nie, przepraszam, to nie był z AZS-em mecz. To był mecz z Piotrkowem, w którym walczyliśmy z Piotrkowem o medal brązowy. I wam zmieniam się do obrony, jak gdzieś pamiętam, i przegrywałyśmy jedną bramką, Gdynia miała piłkę. Ostatnie sekundy meczu, Gdynia ma czas, oddaje rzut, nie trafia. Ja na tą sprawę rozpędzam się z ławki, dostaję piłkę, nie wiem, 5-4 metry za środkiem, 5 i oddaję rzut z jakichś
15 metrów i rzucam bramkę na remis, doprowadzamy tą bramką mecz do dogrywki, a w dogrywce wygrywamy i zdobywamy medal, więc no, jak wspominam jakieś najfajniejsze mecze, to był właśnie ten z Piotrkowym, gdzie zdobyłam brązowy medal. Wróćmy teraz do startu. Co jest największą bolączką naszej drużyny? Wasza gra w każdym meczu to jedna wielka niewiadoma. Chyba jesteśmy troszkę takie właśnie chimeryczne. Nie wiem, jak to nazwać. Nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś, nie koncentrujemy się, czy coś w tym stylu. Mamy dużo indywidualności w zespole, pojedynczych zawodniczek o bardzo świetnych warunkach fizycznych, o świetnej technice i myślę, gdy może jedna troszkę ma słabszy dzień, czy druga, to czegoś właśnie brakuje tej drużynie i ten cały kolektyw troszkę szwankuje i chyba wtedy mamy jakieś tam problemy. Coś zawodzi, jak zawodzi nam bramka, mam problem, jak zawodzi nam rzut w drugiej linii, mam problem. Jak coś tam nie dogadujemy się w obronie, mamy problem i jakoś chyba sobie z tym w trakcie meczu na bieżąco nie potrafimy poradzić i chyba to jest taką przyczyną, że gubimy te punkty gdzieś. Chyba właśnie to. A jaką twarz startu zobaczymy w Koszalinie? Dla Ciebie to będzie szczególny mecz. Jako twarz startu? Start jedzie do Koszalina wygrać, to jest pewne. Chcemy po raz drugi twierdza Koszalin, jak mówią sami kibice w Koszalinie, zdobyta została raz przez mistrza Polski. Od początku tej rundy mówię, że mam ogromną ochotę, aby zdobyć twierdzę Koszalin po raz drugi w tym sezonie. I po to tam pojedziemy, więc bardzo bym chciała właśnie zagrać w tym meczu. Jeszcze nie wiem, co z tym zdrowiem będzie, ale jeżeli tylko zagram, to dam z siebie wszystko, a jeżeli nie, to wierzę, że moje koleżanki stać na to, aby wygrać Koszalin. W tabeli jest dość ciasno. Jak myślisz, na jakie miejsce start może zasłużyć na koniec sezonu? Ja myślę, że trzecie miejsce jest jak najbardziej realne, o ile nie stracimy nigdzie punktów po drodze. Właśnie mecz z Koszalinem standardowo sprawdza 4 punkty, bo albo spadamy i do trzeciego miejsca już praktycznie chyba nie mamy szans. Trzeba może było kalkulować, aby inni zaczęli przegrywać. Albo wygrywamy i trzymamy się dalej w czołówce i wszystko leży w naszych rękach, bo tak samo Zagłębie. Jakiś Szczecin ogrywamy i myślę, że gdzieś tam jeszcze AZS po drodze zgubi punkty, gdyż grają w bardzo okrojonym składzie i te trzecie miejsce jest w naszym zasięgu, tylko po prostu do końca sezonu nie możemy już nigdzie stracić punktów. A jak oceniasz losowanie Pucharu Polski? Przypomnijmy, start wylosował drużynę z Lublina. No powiem tak, no jest 6 drużyn, jak się nie mylę, tak 6. Na Montex nie chciałam ze wszystkich drużyn najbardziej trafić, trafiliśmy na Montex. Myślę, że w obecnym sezonie jest to najmocniejsza drużyna w naszej lidze, gra najpewniej, najskuteczniej. Grała w Lidze Mistrzów, ma mnóstwo świetnych zawodniczek. Jest to bardzo ciężki rywal, jeżeli tylko, nie pamiętam terminu dokładnie meczu, ale jeżeli zdrowie pozwoli, że wrócimy do pełnego składu, wróci Monika, Aleksandrowicz, wrócę ja, Kasia i będziemy w pełnym składzie, gdzie będziemy mogły rotować zawodniczkami i walczyć na równi z równym z Monteksem, bo w ostatnim meczu Monteks wygrał tym, że miał zmiany, których my praktycznie nie miałyśmy. I po prostu ile starczyło, na tyle dałyśmy z siebie sił, później troszkę zabrakło i dlatego była przegrana, więc w pełnym składzie myślę, że możemy powalczyć. Kolejne pytanie z tych obowiązkowych. Jakie masz plany po zakończeniu tego sezonu? Kibice klubu naszego chcieliby wiedzieć, czy dalej będą mogli się cieszyć Twoją obecnością tu u nas. Ja mam kontakt tak skonstruowany, że mam rok plus rok i na dobrą sprawę, czy będę tu w przyszłym sezonie, czy nie będę, to w większości procent, że tak powiem, zależy tylko i wyłącznie od klubu, od władz klubu i trenera, prezesa, od wszystkich wyżej. Więc jeżeli na dobrą sprawę oni zdecydują się, że mam zostać, że chcą, żebym została, to najprawdopodobniej zostanę, gdyż tak mam skonstruowany kontrakt. To takie trochę luźniejsze pytanie. Jeszcze kilka lat gry przed tobą, oby, jako sportowiec, ale pamiętaj, że kiedyś to się kończy i czy już myślałaś, co będziesz robiła później, po zakończeniu kariery? Co będzie robiła Sylwia Lisewska jako cywil? Nie wiem, grała na konsoli. Co będę robiła jako cywil? Mam sporo jakichś tam pomysłów, wizji tego, co bym chciała robić. Na razie skupiam się na grze i to jest dla mnie wszystko, to jest spełnienie moich marzeń, że mogę biegać, że mogę grać, uwielbiam to robić, kocham wręcz. I ciężko mi jest zastanawiać się o tym, co będzie dalej, aczkolwiek zdrowie mam, jakie mam i te myśli pojawiają się coraz częściej, co będę robić. Chciałam oddać troszkę tego, co mam w sobie, tych pozytywnych emocji komuś, więc może jakieś szkolenie młodzieży,
Może jakaś trenerka, czy coś wyżej. Nie wiem, chyba mogłaś na razie skupić na właśnie kimś młodszym, żeby dać coś od siebie, pokazać coś swego, aby może jakaś drużyna mogła prezentować styl, w którym ja bym chciała grać, czy coś takiego. Nie wiem, tak nie zastanawiam się do końca. Dobrze, Lidia Żakowska wymigała się, to znaczy nie wymigała się, nie wypuściliśmy jej od nominowania kolejnej osoby do wywiadu na luzie i ciebie również nie wypuścimy, dopóki nie powiesz, kogo nominujesz do następnego wywiadu, z kim będziemy musieli go przeprowadzić, a zaznaczmy, że chcemy z wszystkimi zawodniczkami porozmawiać, więc która będzie następna? Dzisiaj śmiałam z dziewczynami, że idę tutaj na wywiad i wszystkie straszyłam po kolei, że ciebie nominuję, ciebie nominuję, ciebie nominuję. Wszystkie oczywiście mówiły, że nie rób mi tego, nie mnie. Kogo tu nominować? Asia była, Litka i Ola. Nie, Ola. O Boże, kogo tutaj nominować? A więc może Agnieszkę Wolską? Dobrze, także mamy nadzieję, że Agnieszka przyjmie naszą propozycję. Nie jest tu tak strasznie, jak się wydaje. Dziękujemy za poświęcony czas. Naszym gościem była Sylwia Liserska. Dziękuję.